Agata postanowiła przygotować kartkę okolicznościową w kształcie prostokąta, ozdobioną wzorem dokładnie takim jak przedstawiony na rysunku. Kartka ta będzie miała wymiary 15 na 18 cm. Do jej ozdobienia Agata chce użyć jednakowych kwadratów, których bok wyraża się całkowitą liczbą centymetrów. Niektóre z tych kwadratów będzie musiała przeciąć na dwie lub na cztery jednakowe części. Oblicz maksymalną długość boku jednego kwadratu. Do obliczeń przyjmij przybliżenie, że pierwiastek z dwóch to jest 1,4. Zapisz obliczenia. W tym zadaniu jest ważne, aby zauważyć, że to będzie dokładnie taki wzór, jak na rysunku. Nanieśmy nasze wymiary prostokąta 15 na 18. Jeżeli szerokość tej kartki jest równa 15 cm, a mają tu się zmieścić trzy takie kwadraciki, których bok wyraża się liczbą całkowitą, to tutaj muszą w tej 15 pojawić się trzy przekątne. Więc jeżeli 15 cm podzielę na 3, to wyjdzie mi, że maksymalna przekątna może być 5 cm. Więc zapiszę wzór na przekątną w kwadraciku. D równa się a pierwiastek z dwóch. No i to jest maksymalna przekątna, więc trzeba wstawić ją tutaj w miejsce D. Piszemy 5 równa się a pierwiastek z dwóch. W miejsce pierwiastka z dwóch może wstawmy już liczbę, czyli mamy 5 równa się a razy 1,4. i żeby obliczyć a, trzeba 5 podzielić przez 1,4. Czyli całe równanie dzielimy przez liczbę 1,4. Otrzymujemy 5 przez 1,4 równa się po podzieleniu. Otrzymujemy... W przybliżeniu, więc może to zamieni na falkę. 3,57. No, i tutaj dalej coś tam jest. Zatem 3,57 jest to maksymalna długość boku kwadratu, który może się zmieścić w 15 cm szerokości kartki. Ale ten bok musi być liczbą całkowitą, tak jak mówi treść zadania. Dlatego a będzie liczbą 3, więc piszemy, ponieważ długość boku kwadratu ma wyrażać się całkowitą liczbą centymetrów, zatem może mieć maksymalnie 3 cm. Zerknijmy jeszcze na rysunek. Skoro wiemy, że ten bok jest równy 3, ten bok również jest równy 3, przekątna będzie równa 3 pierwiastek z 2. Może tutaj zapiszę przekątna 3 pierwiastek z 2. Jeżeli wstawimy sobie zamiast pierwiastka z 2-1,4 otrzymujemy 3 razy 1,4 równa się 4,2 cm, teraz zastanawiamy się, czy takie cztery przekątne zmieszczą się w 18 cm możemy po prostu albo wydzielić 18 podzielić na 4. I ta wartość musi być większa od 4,2 lub możemy po prostu wymnożyć 4 razy 4,2. I tutaj mamy 16,8 cm. Czyli widzimy, że ta wielkość jest mniejsza od 18 cm. Możemy dać odpowiedź. Maksymalna długość boku kwadratu może wynosić 3 cm.